Witamy Państwa serdecznie. Tutaj mamy pszczółka lata. Ktoś lubi to miejsce pewnie. Baza numer 2. Była oczyszczona ta osoba. Teraz do odmłodzenia komórki macierzystej zapraszamy Bożena Krystyna. Hasło piasek. Wszystkie informacje już ma o sobie. B-O-C. B-O-C. E-N-A. E-N-A. Zweite. K-R-Y. K-R-Y. S-T. S-T. Y-N-A. Y-N-A. Okej. Gut. Wir sind auf dem Weg zur Orangenbasis. Już przechodzą do bazy pomarańczowej. Tam, gdzie już powinna być Woli, zobaczymy, czy skan przepuścił, na pewno. Die öffnet sich, schwimmt ein. Die schwarzen Umrisse jest Wodzie, jest. Das Wasser ist in Bewegung. Die erste Farbe, woda jest rauskommen, ist es rot. Czerwona. Farba pierwsza już wypływała, jak lewitować do środka. To układ krążenia krwi. Pierwszy. Blau. Niebieska farba wypływa, to jest układ dróg oddechowych. Komórki są wypłukiwane z informacji. Zielona farba. Komórki zmienione genetycznie są wypłukiwane. Rozjaśnia się. Im więcej wypłukiwane są informacje z komórek, tym więcej rozjaśnia się ta istota, aż robi się przezroczysta, znaczy wszystkie komórki wypłukane. Już te kolory się wymieszały na zewnątrz, nie widać, a ta istota jest cały czas w pięknej, turkisowej, energetycznej wodzie. Te farby są wybijane na zewnątrz. Te farby to są informacje, nie? Już się rozjaśnia coraz więcej. I pozytywna energia wypełnia całą bazę. To znaczy się, że wypłukiwanie przyspiesza. To już są końcówki organów. Rozjaśnia się, robi się kremowa. No tak, ludzie się bawią, gadają, wybaczcie. Słychać, bo potwieramy wszystko. Piesek sąsiadów też czeka. Dlatego papugi się więcej aktywne są przez to. No białutka się już robi. Tak postać w tej turkusowej wodzie. To przejście porta dla całej grupy już się otworzyło. Za chwilę cała grupa będzie lewitować, tam będą oczekiwać przy stole kryształowym na tę istotę. Ja, gracja, skarbem, gracja. Czy to jest to? I już zaczyna się robić przezroczysta ta postać. Pojadłeś? I lewituje cała grupa już tam do szklanej półkuli i czekają przy stole kryształowym na istotę, która będzie teleportować za chwilę. Wszystko przygotowane. I już doszło do teleportacji. Woda jest spuszczana. Portal w podłodze się zamknął. Jest na stole kryształowym. Skan zjeżdża i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, aż zostanie odkryta komórka macierzysta. Cały czas skan pracuje bardzo ostrożnie.
wenn man fertig ist, geschafft. Mhm, ich habe das schon gerne so läuft. Co ma dziś jeszcze? Cały czas skan ściąga, ściąga jeszcze. I skan zrobił stop. Odkryta komórka macierzysta jest. Płodce mit dem blauen Punkt ist auf der untersten Rippe. Unterste? Ja, ja, unterste. Pod ostatnim żebrem, pod żebrem ostatnim, po prawej stronie jest komórka macierzysta. I już robot jest ramieniem z igłą, wziął namiary na ten błękitny punkt, zjeżdża, akurat za chwilę wejdzie do środka, do tego archiwum. Już jest w środku i dochodzi teraz do wymiany informacji na pierwotne, jakie miała ta istota od samego początku. Z wiekami się informacje pozmieniały. Także oj, Ari. Cała to jest informacja błękitna, niebieska, intensywny błękit. To jest osobista informacja. Na pewno ta osoba lubi takie kolory i się takimi otacza. Bo te informacje to są takie, że no, ta osoba lubi te kolory, które te informacje posiada. Cały czas jest wymieniana informacja na pierwotne. Informacje, bo to jest cały zespół informacji dotyczący wszystkich organów ciała fizycznego i tej duszy. Cały czas jest wymieniona informacja. Słyszycie? Moja papuga rozmawia fajnie. I już igła poruszyła się do góry. Znaczy się, że odnowa komórki macierzystej, ten proces jest zakończony. Ramię z igłą podjeżdża do góry. Rafał już odstawia robota do laboratorium. Skan zjeżdża i zaczyna kompletować ciało. Ostatnia warstwa jako pierwsza jest nakładana i idzie teraz szybkością. I musimy odczekać ten moment. Cały czas skan pracuje, składa, kompletuje ciało. Tam nic się nie zagubi. Już nos jest skompletowany. Za chwilę proces będzie zakończony. Już skan zrobił stop. Pusty podjechał do góry. Automatycznie aura została nowa nałożona i nowa ochrona planetarna. Zeskoczyła sobie ze stołu zadowolona, szczęśliwa. I podskakuje sobie, jakby na skakance była. Chyba i radość, i sprawdza też, czy wszystko funkcjonuje. Składa podziękowania. Już portal w podłodze z tą ślizgawką, gdzie jego ciała się otworzy, żegna się, jest spokojna, radosna, zadowolona i zniknęła w portalu. Gratulujemy odnowy komórki macierzystej. Od tego momentu dużo się zmieni w pozytywnym. Namaste. Opsi, Adaśku.